nigdy w jego telefon i nie miałem prawa wiedzieć, co pisze do innych ludzi. Mimo naszej wieloletniej znajomości okazało się, że nie wiedziałem o nim wszystkiego. Po podniesionych we wczorajszym materiale Sylwestra Wardęgi oskarżeniach kierowanych w moją stronę i analizie filmu, reprezentująca mnie kancelaria w dniu dzisiejszym na podstawie artykułu 212 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego skierowała do sądu karnego prywatny akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi Wardędze. Ten materiał to czysta manipulacja, czego dowodzi 13-stronicowy akt oskarżenia. Nadinterpretacja faktów w materiale Wardęgi oraz wyciąganie daleko idących wniosków jest dla mnie krzywdzące i bolesne. Będę walczył o swoje dobre imię i ukaranie osoby pomawiającej. Wybrałem do tego drogę procedury karnej, dlatego że chcę rozmawiać o faktach i dowodach, a nie zmanipulowanych i wyrwanych z kontekstu fragmentach rozmów z czasów, gdy miałem 18 lat. W tej chwili tylko przed sądem uzyskam szansę na taką rozmowę. Informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją każda medialna wypowiedź na mój temat będzie analizowana przez moich prawników. Jeżeli moje dobra osobiste zostaną naruszone lub będą popełnione przestępstwa działające na moją szkodę, będą podejmowali natychmiastowe działania prawne z pominięciem etapu wezwań przedsądowych. Apeluję o rozwagę i powstrzymanie się od komentarzy bazujących na pomówieniach, z którymi będę walczył. Powtarzam, nie mam nic wspólnego z pedofilią i jest to dla mnie coś potwornego. Brzydzę się każdą osobą, która kiedykolwiek sprawiła krzywdę dziecku i chcę, żeby to wybrzmiało, kompletnie odcinam się od Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Owszem, przez wiele lat byliśmy... Powiem, nie wiem kurwa co, ale spróbuję coś powiedzieć. No to... no nie wiem. Czy kurwa, no tak czysto teoretycznie, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jakby co Marcin mógł zrobić w tej sytuacji, nie? Mógł się kłócić z Wardęgą w internecie i wtedy opinia publiczna by sobie zadecydowała, komu wierzy. A z drugiej strony, jeśli uważa, że go pomówił, no to idź z nim do sądu, nie? Jakby to jest kurwa prawo każdego człowieka. W sądzie karnym, jak sprawa jest karna, to z plusów, to jest taki, że nie możesz przyjść i tam kurwa czegoś zataić, czy czegoś nie powiedzieć, bo wtedy dostajesz składanie fałszywych zeznań, kurwa jest jeszcze gorzej, nie? Tylko... Kurwa, no ja myślę, że jakby prawnie to jest chyba spoko rozegrane, że idzie do sądu, jeśli uważa, że jest pomówiony, ale takie oświadczenie w internecie, nie odnosząc się do niego w ogóle, bo jakby on się nie odniósł do niczego, co tam film powiedział, tylko powiedział tak, zostałem pomówiony, nie zgadzam się z czynami pedofilskimi, Wardęga mnie pomówił, widzimy się w sądzie. Jakby to jest jego oświadczenie, nie? A ludzie mimo wszystko oczekiwali takiego oświadczenia, w którym wytłumaczy, albo przynajmniej spróbuje wytłumaczyć swoją perspektywę, nie wiem, co nim kierowało, dlaczego tak, a nie inaczej, po co to powiedział, dlaczego kogoś bronił, czy nie bronił, po co zadzwonił do Fagaty, dlaczego płakał, a on tego nie zrobił. Ale jakim pomówieniu? Ja nie wiem, stary. Ja nie wiem, no jakby, jeśli powiedział, że 13-stronicowy akt oskarżenia został napisany, ja nie wiem, bo go nie czytałem. No.
wiecie, to jest właśnie to, co ja mówiłem, nie? Bo w momencie, kiedy sprawa jest publiczna i mówi o niej kurwa cała Polska, politycy o tym mówią, mówią o tym influencerzy, zawodnicy MMA, trenerzy, kurwa, sprzedawcy, kurwa, w McDonaldzie, pani Gosia, kurwa, z Biedronki, wiesz, wszyscy o tym mówią. No w chuj, kurwa, niesamowite położenie. Ja też nie wiem, czy da się z tego wybrnąć publicznie, jak zostały takie, a nie inne rzeczy puszczone w sieć. Więc ja nie wiem, bo ja nie wiem, jak sądowo to wygląda. Ja nie jestem prawnikiem. Ja nie wiem, kto co będzie próbował ugrać. Tylko, że ja też widzę jeden problem, bo jeśli Marcin na przykład wygrałby tą rozprawę w sądzie, to ja nie wiem, czy z papierem można cofnąć jakby to wszystko, co było mówione, bo ta sprawa nie będzie trwała tydzień, a wiesz, bo to jest pilna jakby sprawa, nie? To się wydarzyło wczoraj, wszyscy ludzie patrzą każdemu na ręce i a sprawa w sądzie, to ona już będzie, jak internet o tym zapomni. Nie? O jakim pomówieniu gadamy? O jakim pomówieniu mówi Dubiel? Bo kurwa, ktoś to zjasnął na filmie, co robił, co mówił, co pisał etc. To jest popierdolone, że nie, trochę się nie odniósł. No myślę, że... Ja nie wiem też, jaką strategię, kurwa, obrał, taktykę, kurwa, czy nie, nie wiem, kto mu doradził. No ja myślę, że lepiej jest... Ja on chyba zrobił to dobrze prawnie, ale chujowo, także YouTube'owo, influencersko. Nie wiem.